Witajcie! Owoce morza są dobre zarówno pod względem smakowym, jak i zdrowotnym, ale w XXI wieku ich brak stał się bardziej zauważalny ze względu na aktywne łowienie ryb i, co za tym idzie, zmniejszenie ich ilości w morzach. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa przewiduje, że do 2050 roku ludność świata osiągnie 9 miliardów 100 milionów, co stanowi 17% wzrost względem dzisiejszego zaludnienia globu. Aby wykluczyć masowy głód, zapasy żywności muszą rosnąć w zawrotnym tempie, a światowa produkcja żywności powinna znacznie się rozwinąć. Ostatnio, naśladując rozwiązania stosowane w hodowli krów, świń czy innych zwierząt, zaczęto celowo hodować ryby w celu ich późniejszej konsumpcji. W tym wideo opowiemy Wam, jak powstaje nowa, największa i najbardziej zaawansowana hodowla ryb na świecie oraz jak Norwegia osiągnęła wiodącą pozycję w produkcji ryb na świecie. Ponad połowa ryb, które można dziś znaleźć na półkach supermarketów, pochodzi właśnie z hodowli ryb. Rzeczywiście w przyszłości ludzkość będzie zmuszona dalej podążać ścieżką sztucznej hodowli ryb, ale to dość skomplikowana kwestia. Tradycyjna hodowla ryb na lądzie lub w pobliżu wybrzeża ma negatywny wpływ na środowisko, począwszy od zanieczyszczenia przyległych ziem i wód karmą dla ryb, przez wybuch epidemii różnych chorób zwierzęcych, skończywszy na niszczeniu lasów namorzynowych. Rozwój akwakultury na pełnym morzu oraz tworzenie tzw. morskich hodowli rybnych w odległości co najmniej 5 km od linii brzegowej, gdzie obieg wody i lokalne ekosystemy są bardziej stabilne, pomoże uniknąć tych problemów. Wybitne sukcesy w tym kierunku odnieśli norwescy producenci ryb z firmy SalMar, która zamówiła morską hodowlę rybną łososia o nazwie Ocean Farm w Chinach według własnego projektu. Hodowlę zbudowano na tej samej zasadzie, co półzanurzalne platformy wiertnicze wykorzystywane do wykonywania odwiertów naftowych i gazowych na morzu. Przetransportowanie gigantycznej pływającej hodowli Ocean Farm 1 z chińskiej prowincji Shandong do Norwegii w 2017 roku zajęło 11 tygodni. Projekt ma na celu nie tylko unowocześnienie hodowli łososia, ale także znaczne zwiększenie produkcji ryb w Norwegii, nieprzypadkowo nazywanej Światowym Centrum Rybołówstwa. Ryby rocznie zapewniają gospodarce tego kraju aż 8 miliardów dolarów wpływów, co stanowi 8% całego eksportu. Norweski rząd przyznał dotacje na częściowe sfinansowanie projektu Ocean Farm na etapie rozwoju, a norweskie Ministerstwo Rybołówstwa i Administracji Przybrzeżnej podjęło niedawno decyzję o wydaniu licencji na rozwój akwakultury. Cele to stymulowanie nowych koncepcji technologicznych, które zapewnią wystarczający wzrost w przemyśle rybnym bez szkody dla środowiska. Zanim przyjrzymy się, jak działa innowacyjna hodowla, opowiemy Wam, jak Norwegowie poczynili do tej pory tak znaczące postępy w rybołówstwie. Łowieniem ryb w wodach północy zajmowali się już Wikingowie, ale o dziwo to naziści w pewnym sensie wnieśli ogromny wkład w rewolucję norweskiego rybołówstwa. Hitlerowskie Niemcy postrzegały okupowaną Norwegię jako niewyczerpane źródło żywności dla żołnierzy Wehrmachtu. Zbudowali więc w Norwegii nowe stocznie, potężne zakłady przetwórcze, przenieśli na wody Norwegii swoją flotę rybacką, która jednak po klęsce Niemiec trafiła w ręce Norwegów. Ministerstwo rozdzieliło te łodzie między prywatne przedsiębiorstwa, a każdy Norweg mógł dostać kredyt na zakup łodzi rybackiej oraz bezzwrotne pożyczki na jej naprawy i eksploatację. Na te cele norweski budżet przeznaczał corocznie od 70 do 140 milionów dolarów. Jednocześnie ministerstwo zapewniło sobie prawo do regulowania połowów za pomocą sezonowych licencji wydawanych rybakom. Roczny krajowy połów nie przekraczał 80 milionów ton, a do podziału kwot pomiędzy przedsiębiorstwa rybackie powołano specjalną radę. Pod koniec lat 50. specjaliści z Instytutu w Bergen zaproponowali stworzenie sztucznych hodowli cennych gatunków ryb – łososia atlantyckiego i pstrąga. W pilotażowym rozwiązaniu osiągnęli znaczące sukcesy. Taka hodowla ryb mogłaby rozwiązać problemy związane z wyczerpywaniem się zasobów wód północnych, ale ich tworzenie utrudniali wielcy armatorzy, tacy jak Panfish i Kalspitz, którym bardziej opłacało się otrzymywać rządowe dotacje na utrzymanie istniejącej już floty rybackiej, niż inwestować w nowe rozwiązania. Pomimo sprzeciwu rybaków, hodowle łososia wciąż powstawały nawet pod koniec lat 70., a Norwegia dotowała nowe rozwiązania kwotą średnio 100 milionów dolarów rocznie, zaś na początku lat 80. dotacje osiągnęły rekordowy poziom 200 milionów dolarów.
Nowa gałąź przemysłu rybnego, która rozwinęła się wbrew życzeniom dużych, prywatnych firm rybackich, powstawała w oparciu o własność państwową. W laboratoriach sztucznie zapładniano ikrę, następnie jaja transportowano do przedsiębiorstw hodowli na rybku pstrąga i łososia, a narybek rozdawano bezpłatnie wśród rolników koncesyjnych. Aby uniknąć monopolizacji branży, rząd postanowił wprowadzić specjalne ograniczenia. Zabroniono na przykład w ramach prywatnej własności posiadania kilku gospodarstw jednocześnie. Zakazano także pionowej integracji przedsiębiorstw. Zakłady hodowli na rybku nie mogły kupować gospodarstw i statków. Handel produktami gotowymi odbywał się wyłącznie za pośrednictwem specjalnie utworzonej Federacji Hodowców Ryb. Na początku lat 90. łączna wielkość produkcji ryb przekroczyła 150 tysięcy ton rocznie. Wtedy to ministerstwo zdecydowało o wprowadzeniu swobody w ramach tej gałęzi przemysłu. Zniesiono wszelkie ograniczenia i branżą od razu zainteresowali się giganci norweskiego rybołówstwa. Duże firmy zaczęły inwestować w rozwój hodowli ryb. W tych warunkach odwieczni rywale, Federacja Hodowców Ryb i Federacja Rybaków, zjednoczyli się i zarejestrowali znak towarowy łosoś norweski. Wszystkie produkty z łososia atlantyckiego hodowane przez norweskich hodowców ryb lub złowionego przez norweskich rybaków były sprzedawane pod tym znakiem na rynkach zagranicznych. Na opakowaniach umieszczano symbole przedstawiające brodatego norweskiego rybaka na tle morza i gór z napisem Norge – owoce morza z Norwegii. Strategia marketingowa okazała się bardzo skuteczna. W ten sposób Norwegia zwiększyła eksport łososia hodowlanego ze 150 tysięcy ton do 400 tysięcy ton w latach 90. Marka Norge, sądząc po danych z badań rynkowych przeprowadzanych regularnie przez biuro NCES, cieszy się rozpoznawalnością wśród konsumentów na poziomie nawet 40% w 100 krajach świata. W rzeczywistości to jedyna marka rybna o światowej renomie. W 2001 roku NCES ogłosiło program rozwoju norweskiego przemysłu rybnego, zgodnie z którym udział gospodarstw rybnych w norweskim eksporcie ryb powinien osiągnąć 95% do 2020 roku. Program nadał tradycyjnemu rybołówstwu rolę przemysłu pomocniczego. W przeciwieństwie do konwencjonalnych hodowli rybnych, Ocean Farm wykorzystuje najbardziej zaawansowane technologie, takie jak automatyczne połowy, monitoring hydrologiczny, pozycjonowanie na głębokich morzach i biologiczne systemy sterowania oświetleniem. Nowy typ hodowli rybnej to półzanurzona, sztywna konstrukcja o szerokości około 110 metrów i wysokości 67 metrów. Do zamocowania pływającej fermy służy 8 dużych kotwic rozmieszczonych wokół platformy. Obiekt montuje się na morzu na głębokościach od 100 do 300 metrów, a wszystkie operacje są na pokładzie wykonywane automatycznie, bez użycia zewnętrznych statków serwisowych czy sprzętu. Ta morska hodowla rybna została zaprojektowana na 25 lat eksploatacji. Może ona wyłowić do 8 tysięcy ton ryb rocznie. Duża wyporność, 130 tysięcy ton, z możliwością rozwinięcia prędkości do 10 węzłów, pozwoli na uniknięcie negatywnych skutków niekorzystnych warunków pogodowych i klęsk żywiołowych, takich jak tajfuny. Do poprawnej pracy wymaga obsługi tylko od 3 do 7 pracowników, a przeżywalność ryb wynosi ponad 98%. Instalacja posiada ponad 20 tysięcy czujników oraz ponad 100 monitorów i jednostek sterujących, co zapewnia całkowicie autonomiczne karmienie i obserwację ryb. Dodatkowo Ocean Farm 1 posiada również obracającą się o 360 stopni bramę samoczyszczącą. Ruchoma przegroda w tej bramie stale czyści siatkę hodowlaną, eliminując zanieczyszczenia biologiczne, które mogą szkodzić zdrowiu ryb. Nawiasem mówiąc, zdrowie ryb w przedsiębiorstwie monitoruje laboratorium, w którym analizowane są dane z czujników i podejmowane są odpowiednie decyzje. Jednym z takich problemów, z jakim borykała się norweska firma niemal natychmiast po zainstalowaniu pierwszej hodowli, były tak zwane wszy morskie – skorupiaki, które pasożytują na skórze łososia i żywią się powłoką ciała gospodarza. Na podstawie informacji otrzymanych z czujników specjaliści szybko wyeliminowali ten problem, wypuszczając do wody 20 tysięcy osobników czyszczących. Czujniki pomogły również zidentyfikować problem wycieku ryb i zablokować drogę na wolność uciekinierom wychowanym w hodowli. W dłuższej perspektywie może to jednak prowadzić do mutacji genetycznych u dzikich ryb i innych, bardziej globalnych problemów środowiskowych. Zdaniem ekspertów autonomiczne działanie hodowli morskich, takich jak Ocean Farm 1, może znacząco obniżyć koszty związane z hodowlą ryb na pełnym morzu.
Ponadto takie obiekty pozbawione są wad tradycyjnych hodowli ryb, są bardziej przyjazne dla środowiska i nie zatruwają go, ale w jeszcze większym stopniu projekt nastawia się na pomyślny rozwój samej ryby w naturalnych warunkach. Po zainwestowaniu 117 milionów dolarów w zaprojektowanie i rozwój Ocean Farm, norweska firma z optymizmem patrzy w przyszłość. Znane są już plany uruchomienia zmodernizowanej hodowli Ocean Farm 2 w 2024 roku. Aby zrealizować ten projekt, firma rozpoczęła negocjacje ze stoczniami w Norwegii i za granicą, które mogą stać się potencjalnymi miejscami budowy hodowli. Nowa era w hodowli owoców morza daje nadzieję, że czas na połowy na pełnym morzu dobiegł końca, a co za tym idzie, da szansę oceanom na odbudowę ich ekosystemu w przyszłości. To wszystko na dziś. Jeśli to wideo Was zainteresowało, możecie je polubić i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!